Akcja przewiduje zdobycie 4 punktów. Można zdobyć dodatkowe 2 punkty, jeśli dojdzie do zadania przystąpi osoba do 10 punktów. Czyli punktów bonusowych nie mamy. Już mówię, jakby to miało wyglądać. Pierwsze co? Jest pełna partyzantka. Ktoś z nas zaraz będzie miał rankę strzałową. A dokładnie rzecz biorąc, opatrunek na rękę lub nogę. Może być ręka, zaczniemy od ręki. Prześcieradeł. Nie ma opatrunków, nie ma bandaży wrzucanych do historii. Mamy prześcieradeł. Za to będzie jeden. Drugi punkt będzie pytanie ogólne z zakresu pierwszej pomocy. Jakieś wybrane. Natomiast kolejne 2 punkty to będzie opowiedzenie, co wiemy o resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przynajmniej przeprowadzenie, to jest jeden punkt, i kolejny 4. Jeden, no przynajmniej pełny cykl, żebyśmy wiedzieli, że Państwo coś potrafią. Jeśli będą pytania, to my też jesteśmy po to, żeby pomóc, przeszkolić, natomiast tak mamy mniej więcej wyglądać. To jedną osobę wyznaczamy do... Nie wiem, czy mam jakby HP filmowe, ale nie będę łaził. Poczekaj, że ekipa się zastanawia, co z tym robić. Z tym prześcieradłami to będzie poród, czy to będzie poszczą? Bo to mamy po kolei. Na razie tak, oddamy tutaj tam wklejkę, zróbcie wklejkę na tam trójkę. Mapkę można robić po drodze. A ona na samym końcu. Na samym końcu. A, bo tak się zastanawiałem, czy coś ma zrobić, czy nie. No to proszę bardzo, jest prześcieradło. Przecież na bluzie może być tak. Generalnie na przedramieniu jest rana krwawiąca. I trzeba by było zrobić przy pomocy prześcieradła prowizoryczne, no nie oszukujmy się, bo to nie będzie tak, ale trzeba się przymierzyć. Można go oczywiście, to jest prześcieradło, także nie potrzebne nam całe. Możemy to urwać na zasadzie jakiegoś tam paska. No i proponuję tak, jak to tu było. Tu będzie rana? Rana jest na przedramieniu w tej części. Także musimy w dużym skrócie dość solidnie odwinąć i związać. Nic innego sobie zrobimy. Tak, żeby oczywiście koleżance jeszcze krew do palca wypływała. Żeby nie łamał mutacji. Ale to się po jakimś czasie trochę podpuszcza. Albo odrośnie. No, kurde. I to można rwać, tak? Można, nawet trzeba. Jak mi ręka odpali, no potem ty. No tak, ręka myślę, co ja mam. Widzisz, co ci przyszło, zawsze rozbierałem. Bo to musi się przybierać. Staram się rozbierać, jak mi zabraknie prześcieradła. O mój Boże. Zapędźcie się za mną, please! Ale to już na samym razie dobra. Nie no, przyjdzie się, jeszcze nie jest najgorzej. A już do krew. Krew jeszcze zapłyna. Sika? Czy nie sika? Mamy na siebie fundusz, patrzeć. Mogliśmy ketchup wziąć. No. Co? Dobrze, teraz dobrze zaczęliśmy. Dobra, tylko teraz tak. To zrobimy sobie. Jest część chłodna. Jeszcze część chłodna jest. Jeszcze by tryskała. Dobrze. O, coś takiego tu. Mów, co robisz. Co? Mów, co robisz. Bo ja nie patrzę, bo się boję. Porodu nie odbieram. Nie, za wcześnie. Za wcześnie? Jeszcze nie ten miesiąc. Najlepiej już 7 miesiąców. Jeszcze nie te lata. Ale tamtego. Ale taki tak, oszczędzam będę, bo tu ludzie przyjdą, to tego. No mamy się czym przykrył. A resztę prześcieradło, żebym przykrył. A tu może ten, zaciśniemy tego tu, żeby może nie sikała ta krew czy coś tam. Nie wiem, czy tam się postrzałowe, to się tam... Nie no, dotyk jeszcze pracują. Teraz może tak nie róbmy, od razu... Nie, dobrze, ogólnie sam opatrunek w porządku. No. Jak już się widzimy, słyszymy, każdy opatrunek, to może pan zrobić, żeby jeszcze reszta widziała. Jak mamy opatrunek osłonowy, to tutaj pan dobrze zrobił na jako część chłodną. Współcześnie mamy gazy jałowe, tak, żeby to generalnie podkładać, żeby to nie przeciekało. No na froncie ciężko z jałową gazu. Ale współczesności, ale dobrze. Generalnie część, która dociska i potem dobrze by było zrobić tak jak tutaj, czyli na przykład można to winąć w ten sposób, można to winąć na szczelnie, moglibyśmy to naciąć, związać, super, potem superek i wyciągnąć. Ale generalnie dobrze. Tego, co tutaj pan robił, nie robimy. Ale to sikało! To jest opatrunek uciskowy, a pan zaczął robić opaskę uciskową i finał byłby taki, że krew by nie dotarła. Tego nie nagrywamy! Wytniemy. I finał byłby taki, że ręka z czasem nawet mogę być do amputacji, tak? No bo po prostu dojdzie do martwicy tkanek, tak? Jakoś tam ale gadamy, z ubezpieczenia pójdzie! Bardzo dobrze. Dobra, to teraz pytanie, jeden punkcik już mamy. Aha. Pytanie na drugi punkt.
Jak to z nią? Zębami trzeba to pociągnąć, a to zawsze zębami przygrasz. Dobra, to pytanie tak już teraz. Na trzy punktach mówiłam, że na cyfrach. Na drugi punkcik dla pana. Jakie byłoby postępowanie z pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy dojdzie nam do oparzenia termicznego? Przykładowo zalanie się wrzątkiem gorącą herbatą. Co by pan sobie zrobił? Typowo z życia pytanie. Typowo z życia? Co bym zrobił z herbatą? Przelałbym tego chłodniejszą wodą. Herbatę? Herbatę? Ale że na ciuchy czy na co? Jak tego, no to wiadomo, no to że trzeba rozkryć. No to sytuacja z życia. Siedzimy tak, jest tak, jak gdy się teraz widzimy. Ktoś siedział, podeszło dziecko, traciło pachu, zdało się herbata na rękę, tak? Dziecko płacze, wszystko boli, co robi. Krótka piłka, szybka decyzja. Dmuchamy! Zamysł dobry, ale no, tylko jak... Jak z tym? Szczerze mówiąc, nie wiem, ja to może, nie wiem, chyba wziąłbym to, nie wiem, chłodniejszą wodą, przełamał na tej zasadzie, przepłukał lampę powiedzmy na tej zasadzie, może w ten sposób i, nie wiem, przyłożył czymś po prostu taką, powiedzmy, jakąś ołogazę na tej zasadzie, nic takim, i tak jakby na tej zasadzie lekko, tylko przykryć i tyle. I pojechałbym, to zadzwoniłbym, że tak powiem, po karetkę i, że tam powiedzmy, jakby to było coś strasznego, albo sam zabiegłbym dziecko do lekarza, tak, na tej zasadzie. Dobrze, to już tak, punkcik przyznany, gratuluję. Ale tak teraz, żeby wyjaśnić temat tak zupełnie poważnie, jakby ktoś się z was poparzył, to odzież zaraz tam się będzie przylepiała, no to, tak, to jest, to... żeby się nie złączyło ze skórą, tak, staramy się to zdjąć, jak najszybciej usunąć. I podstawowa zasada ogólnie zawsze, chłodzić, jeszcze raz chłodzić, czyli prysznic, kran, cokolwiek. Nie na zasadzie też, że moczymy szmatkę, przykładamy, nie, tylko pod bo zaraz ta szmatka przyjmie ciepło i już jest po zimnej wodzie, bieżąca woda, tak? I chłodzić jak najdłużej. Generalnie jeśli to jest głębokie poparzenie, to tak jak pan mówi, wezwać pomoc, ewentualnie udać się do szpitala czy do przychodni na tej zasadzie. Ale usunąć odzież i chłodzić. Ale było o chłodzeniu, o wodzie. Postępowanie, no, można powiedzieć w porządku, także mamy drugi punkt. O Jezu. Teraz będzie, a teraz będzie jeszcze punkt numer 3 i 4. Cześć, nie. Sytuacja z życia. Generalnie to się każdemu przyda. Idzie pan ulicą. Leży mężczyzna, tak? No to teraz parę słów też na zdobycie trzeciego punktu, co by pan zrobił. A czwartym punktem do zdobycia będzie praktyka, bo do tego dojdziemy. Co, jak, jeśli pan widzi taką osobę, która się przewróciła, co by pan w tym kierunku zrobił? Znaczy tak, pierwszy sprawdzić, czy ma, powiedzmy, czy oddycha na tej zasadzie, sprawdzam, tak? Funkcje czy takie życiowe, powiedzmy, na tej zasadzie. No, najogólniej przytomność. Dokładnie, tak, na tej zasadzie. Jeżeli powiedzmy jest przytomny, to powiedzmy gdzieś tam nieprzytomny, tam ma te funkcje życiowe, powiedzmy na tej zasadzie, to wszystko jest ok, to w bocznej ustalonej pozycji przykładamy ewentualnie na tej zasadzie, tak? Dobrze. Pytanie pomocnicze. Sprawdzamy funkcje życiowe panu hasło bardzo ogólne, czyli co by pan zrobił w tym kierunku? Co sprawdzamy? Sprawdziłem, czy powiedzmy gdzieś tam oddycha, no czy powiedzmy, czy powiedzmy tak, gdzieś tam tak, czy ma tętno na tej zasadzie, w ten sposób, tak? No czy tam na szyi, na ręku, na tej zasadzie, w ten sposób, bo to można różne rzeczy, bo się różne rzeczy człowiekiem mogą dziać. Bardzo dobrze. Na tej zasadzie. Bardzo dobrze. Tak jak to już punkcik możemy przyznać, a teraz mniej więcej panu powiem, jakby to wyglądało, jeśli ktoś przykładowo, jak już się widzimy, podchodzimy do kogoś, tak? No i pierwsze to jest halo, słyszysz mnie? Jeśli się odezwie, nie jest źle, jest przytomny, coś tam się dzieje, tak? Natomiast jeśli nie ma z nim kontaktu, nie odezwie się, nic nie mówi, nie czuje, to tak jak pan zwrócił uwagę bardzo dobrze, trzeba by sprawdzić, czy ma funkcję życiową. Sprawdzamy oddech, tak? Więc żeby sprawdzić oddech, to sprawdzamy swoim policzkiem, tak? Teraz o czym warto pamiętać? Przykładamy policzek, patrząc na tułów, z tego powodu tak, się rusza. Dokładnie, widzimy klatkę. Wyczuwamy oddech policzkiem, ewentualnie uchem słyszymy, tak? Mhm. Tylko teraz tak, jak leżymy tak, no to wszystko mamy ściśnięte, tak? Udróżniamy drogi oddechowe, czyli robimy taki ruch i wtedy udróżniamy chawicę, tutaj cały układ oddechowy, tak? I będzie wtedy słychać oddech, czuć i tak dalej. I teraz jak przyłożymy, taki pomiar, jak to się mówi, trwa około 10 sekund, jeśli mniej więcej w czasie 10 sekund wyczujemy około dwóch oddechów, jest ok, z oddechem jest w porządku. Potem sprawdzamy, jak mu bije serducho. U dorosłego człowieka
Serce bije troszeczkę szybciej, raz na sekundę. Puls mamy w okolicach 60 do 80 uderzeń. Z gardziłka, jak mamy grydykę, zjeżdżamy w ten dołek między mięśniem, tak? Można sobie włożyć dwa palce. Komu bije serce, kto jest nieczuły? Wyczujemy twój własny puls, tak? Jeśli przez 10 sekund, około tam 10 do 11 uderzeń wyczujemy, jest ok, tak? I tak jak to mówi, jak jest w porządku, to generalnie można go na pozycję boczną, tą bezpieczną, przykręcić. Natomiast warto też wezwać pomoc z tego tytułu, że ten ktoś mimo wszystko leżał, coś mu się stało, tak? Nie wiem, o co chodzi. Ale jeśli przykładowo jedziemy teraz po bandzie, sprawdza pan oddech, nie było, albo sporadyczny, płytki, sprawdzamy puls, niepełny, kilka uderzeń, to wszystko nam się zatrzymuje, tak? Komputer przestaje pracować, pompka, czyli serducho przestaje pracować, czyli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. I pasowałoby teraz grupa masowa przystąpić do właśnie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I teraz generalnie może też powiem, bo tak, bo nikt z tym nie ma do czynienia. Jak jest ekspo żebra i mamy tutaj mostek, to na mostek przykładamy tą część nadgarstka, dokładamy drugą rękę i prostopadle, nie na zasadzie rąk, bo się zmęczymy, tylko całym ciałem. Dokładnie, bardzo dobrze. Uciskamy, 30 uciśnięć, 2 wymknięcia. Tylko nie tak, bo nie wejdzie, udrożniamy, zamykamy nos, bo to wszystko jest połączone. Robimy 2 wmuchnięcia, 30 uciśnięć. Jakby pan tylko tak mniej więcej, proszę, spróbował, jak już tu jesteśmy. Dobra, tylko tylko. My kibicujemy. Jak jest mostek? Także jak tutaj mamy tutaj wyrostek mięczykowaty, to na... Już dawno kogoś nie cisnąłem. To... I prostopadę takie z samej góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tak zasymulować, chociaż nosek zatykamy. Jest, tak jest. Raz, dwa, pięknie. Z czystym sumieniem proponuję 4 punkty z plusem. Bo nagrywa się.